Jak się czułem? Bardzo duże oczekiwania. Co do takiego pomocy w punkcie zwrotnym, do którego mam wrażenie, że dochodzę w życiu. Fizycznie zmęczony i przeładowany, naprawdę. Natomiast bardzo dużo takich pozytywnych emocji, jeśli chodzi o wykorzystanie tego, czego się dowiedziałem. I na przykład to, o czym rozmawialiśmy teraz ostatnio, o tym, jak autentycznie wykorzystać to, czego się nauczyliśmy, żeby to się nie rozmyło. Ja zacząłem biegać parę miesięcy temu. I wiem, co to znaczy, wykonaj pierwszy krok i rób to regularnie. I że te efekty po prostu przyjdą. I ja widzę po sobie zmiany po tych kilku miesiącach. I mam nadzieję, że to będzie działało tak samo. Ja wiem, że jestem totalnym nowicjuszem. Nie wiem, jaki będzie kształt końcowy, ale no, totalne zaufanie i takie, jakby ja szukam od początku jakiegoś takiego świadomego życia kompasu wewnątrz siebie, czegoś, czemu będę mógł zaufać. No i z tym zaufaniem, z pewnością siebie i tak dalej, zawsze były problemy, ale chyba też przez to, że nie stosowałem tych narzędzi, o których czytałem, słyszałem, które oglądałem i tak dalej, więc teraz mam takie mocne postanowienie, żeby w końcu odciąć się od tego, że ktoś inny przedstawia ten sam temat w inny sposób albo proponuje inne narzędzia, tylko po prostu zacząć stosować to, co tutaj zobaczyłem. I myślę o tym plecaku z różnymi narzędziami, które będę miał. I takim przekonaniu, że kurde, było warto. Finansowo, czasowo naprawdę poświęcić jakby te dwie rzeczy. Bardziej finansowo. Czasowo też, ale bardziej finansowo, że naprawdę warto. Jeśli to jest na całe życie, a potencjalnie tak może być, to jest właściwie bezcenne w tym kontekście. Przyjeżdżają tutaj takie osoby i zgłaszają się do takich warsztatów, które wiedzą, czego chcą. Jakby trochę tak drepczą jak lisek koło drogi wokół czegoś, co coś wyczuwają, że coś tam jest. Nie przyjeżdżają dlatego, że mają ochotę spędzić weekend w jakimś innym miejscu, tylko dlatego, że coś je gryzie gdzieś tam w środku, chcą coś ze sobą zrobić. I to jest świetne miejsce i świetny warsztat albo sposób do tego, żeby to coś właśnie wyniuchać u siebie i to zrobić. Chyba trzeba sobie uświadomić, że albo odciąć się jakby od tego ciągłego odpytywania siebie i po prostu to zrobić.